Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Jesteśmy po szalonej gali KSW-71, a więc pora na podsumowanie tego widowiska. Pierwsza walka to Przemysław Dzwoniarek versus Mark Dusis. Tutaj można powiedzieć, że wygrało doświadczenie. Mark miał za sobą już walkę w KSW, walkę, która też pokazała wiele jego błędów, które no udało mu się o dziwo bardzo szybko i ładnie załatać. Przede wszystkim no trochę zmniejszył się od ostatniej walki, a co za tym idzie, no ta kondycja się poprawiła, która tutaj no jednak była górą. Greg ze świeższą głową potrafił no przechytrzyć rywala, ale też no nie robił nic na siłę, tylko dostosowywał się do tego, co narzucał Polak. No i zakończył walkę pięknym poddaniem. Cieszy mnie na pewno fakt, że Mark zostanie z nami na dłużej, bo można z tego zawodnika wyciągnąć jeszcze wiele fajnych walk i oby był taką przyszłością tej kategorii, no bo jednak tych półciężkich nam bardzo potrzeba. No walka z Tomasikiem czy Kianą, myślę, byłaby tutaj odpowiednia, natomiast Dzwoniarka można byłoby zestawić z Marcinem Trzcińskim, ewentualnie z nową postacią, bo tych nowych zawodników też nam tutaj potrzeba. Drugie starcie, Artur Sowiński versus Donovan Desmel. No kurczę, mega pierwsza runda Kornika, poszedł jak burza, był o krok od wygranej z naprawdę dobrym zawodnikiem. No wydaje mi się, że za bardzo chciał go skończyć, przez to też wiele sił stracił w tej pierwszej rundzie. No dzięki czemu Donovan w tej drugiej mógł pójść po to poddanie. Gdyby ta walka po tym mocnym ciosie w tej pierwszej rundzie wróciła później do stójki, to myślę, że Artur by ją zakończył, bo ten parter sprawił, że Vegas wrócił do siebie, no a Artur niepotrzebnie się wypompował, ale takie jest MMA, nie ryzykujesz, nie masz, no Artur zaryzykował, a nie ma. No szkoda, bo Kornik dzisiaj wyglądał mega, ale no do tego top 5 nie udało mu się przebić. No teoretycznie nic straconego, bo można zawsze zaatakować Maćka Kazieczkę, który gdzieś na tym czwartym miejscu obecnie zasiada. Ewentualnie no poszukać starcia z Łukaszem Rajewskim, bo obaj z Donovanem przegrali. Natomiast no Donovan powinien podskoczyć oczko wyżej w tym rankingu KSW i rozejrzeć się za jakąś mega ciekawą walką, może starcie z Borysem Mańkowskim, może walka z Danielem Torresem o jakiś eliminator, a może wziąć walkę z Sebastianem Rajewskim, skoro już udało się jednego Rajewskiego pokonać. Trzecia walka, czyli pojedynek Stawowego z Martinkiem, był trochę takim dziwnym pojedynkiem. Z jednej strony Stawowy robił co mógł, z drugiej zaś Martinek rzedł po najniższej linii oporu, aby wygrać zdecydowanie, ale też aby nie zaryzykować za bardzo i na pewno to mu się opłaciło, bo wygrał i na koniec dnia to się liczy, ale to wyglądało tak, jakby starszy brat pokazywał młodszemu miejsce w szeregu. No na pewno Martinek to ciekawy gracz, waga ciężka kontraktuje obecnie Stójkowiczów i fajnie, bo takie pojedynki też ciekawie zobaczyć, ale potrzeba nam przede wszystkim zawodników z krwi i kości, którzy realnie mogą postawić się DeFriesowi, no i budować top tej kategorii i Czech na pewno jest takim zawodnikiem, z którym bardzo fajnie byłoby zobaczyć Daniela Omielańczuka z racji na ich historię w ACA i na tą walkę bardzo tutaj liczę. Natomiast z Filipem Stawowym też można zrobić coś ciekawego. Jest Bradari, czy jest Samociuk, czy Włodarek. Z tego też można coś fajnego ułożyć, tak więc mam nadzieję, że tutaj Stawowego jeszcze w KSW zobaczymy z jednym z tych trzech zawodników. Czwarta walka tak naprawdę była występem jednego aktora, czyli Jakuba Wikłacza, który robił co chciał ze swoim rywalem, no i dobitnie pokazał, że ten pojedynek o pas mu się po prostu należy. No i dobrze, bo wszyscy wiemy, że trzecie starcie z Sebastianem Szybyszem to coś wartego uwagi. Być może nawet będzie to jedna z najlepszych walk
w KSW. Wiemy, że Przybysz te granice przesuwa i z każdym jego pojedynkiem te walki są coraz bardziej widowiskowe, a z takim właśnie rywalem dopiero może być mega ciekawa walka. I na to tutaj bardzo liczę, że już po wakacjach do walki Przybysz Wikłacz dojdzie. Natomiast Bruno dos Santos na pewno jest zawodnikiem, któremu kolejna walka się należy. Nie pogardziłbym starciem rewanżowym z Raciciem czy Polityło, ale taki pojedynek z Urdynem też brzmi bardzo ciekawie i to chyba chciałbym zobaczyć. Piąte starcie, Roman Szymański versus Valeriu Mircia. Wielu z kibiców nie doceniło Torresa, ja na pewno nie doceniłem Romana, a przeceniłem trochę jego rywala. Na pewno w swoich poprzednich walkach wyglądał lepiej. Dzisiaj w tym starciu z Romanem, na którego tle przede wszystkim fizycznie wyglądał słabo, no tak samo wyszedł w samej walce. Tak naprawdę chyba nie był w stanie niczym tutaj Romana zaskoczyć. Nawet chyba przy jakimś ciosie, czy nie wiem, w momencie upadku na ziemi jeszcze uszkodził rękę, tak więc no po prostu odbijał się od Romana. Bardzo słaby występ, tak to można chyba podsumować, no a fakt, że nie spróbował walczyć dalej, no też tego obrazu walki nie poprawił, więc tutaj Roman na pewno dzisiaj wyglądał mega. Rywal rozczarował, no i szkoda, że nie miał okazji tutaj Roman też pobić się troszeczkę dłużej i pokazać tej mega formy. No a po tym trzecim zwycięstwie z rzędu, po trzech dobrych walkach, no myślę, czas też zadać sobie pytanie, czy to nie jest odpowiedni czas, aby trzeci raz podjąć się tej walki z Marianem Ziółkowskim. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Zobaczymy, czy KSW będzie chciał zrobić tę walkę Parnas-Ziółkowski. Jeśli tak, to nie pogardzę rewanżowym starciem z Danielem Torresem, ale jeśli KSW będzie szukało rywala dla Mariana, no to dosyć oczywistym wyborem będzie Roman, choć może tutaj KSW będzie chciało troszeczkę urozmaicić te kategorie i nie mieszać ciągle w tych samych nazwiskach i właśnie może tą szansę otrzyma Daniel Torres czy Donovan, no bo gdzieś teraz wygrali bardzo mocne walki. Ale zobaczymy, na pewno w tej kategorii się dzieje, no i to bardzo fajnie. Szósty pojedynek to debiut Artura Szpilki z Sergiejem Radczenko. Wiadomo, że tym bardziej doświadczonym zawodnikiem był Radczenko. Miał 3 walki w MMA, a więc 4-krotnie. Musiał ten parter do walk trenować. A mimo to debiutujący Szpilka pokazał się w tej płaszczyźnie lepiej. Pierwsza runda była taka, powiedzmy, rozpoznawcza, można było wyciągnąć z niej na pewno więcej. Natomiast no dopiero ta druga runda pokazała nam pełen potencjał Artura, ta lewa ręka chodziła bardzo dobrze i to, że Radczynko te bomby wytrzymywał, to mega szacun, bo no o Szpilce można powiedzieć wiele. Ale tym lewym to sieje zniszczenie. Na pewno też tutaj te większe warunki fizyczne sprawiły, że łatwiej było mu obalić rywala, no i utrzymać go też w parterze. Mało kiedy zdarza się, że zawodnicy odklepują ciosy, natomiast no też nie chciałbym być na miejscu Radczynki, gdzie dostawał mocne ciosy, a nie było ani pomysłu, ani umiejętności, ani siły, aby z tej sytuacji po prostu wyjść, więc tak naprawdę te szanse były tylko w stójce, tam trafiał Artura, ale tutaj no trzeba pochwalić Szpilę za to, że była reakcja na te ciosy, czyli te obalenie, bo myślałem, że trochę będzie takim bokserem w MMA, jednak będzie wolał skupić się na tych wymianach, a jednak poszedł w parter, gdzie no tak naprawdę wszystko było tutaj na jego korzyść. I no, zrobił to, co powinien, tak? Jednak podoba mi się tutaj to, że nie idzie w kierunku jakichś takich freaków czy bycia bokserem w MMA, tylko jednak idzie w kierunku bycia zawodnikiem MMA, więc brawa za to, bo no w tym swoim debiucie zawsze ciężko pokazać to, czego się przed chwilką nauczyło, a tutaj Artur był w stanie to zrobić i
Za to brawa. Na pewno jego zwycięstwo sprawia, że kilka nowych, ciekawych opcji się dla niego otwiera. Walka z Sararą, może i z Ugonohem. No to są walki, które ja chciałbym zobaczyć. Jego mocny cios, chęć rozwoju. Nie mówię, że uczyni go mistrzem KSW, ale na pewno sprawi, że przy tych ogromnych gabarytach będzie w stanie zagrozić swoim rywalom. No a to sprawia, że kilka dobrych walk czy nokautów będzie w stanie wyczarować. Siódme starcie, Daniel Torres versus Borys Mańkowski. Mega walka, myślę, że jak nic chłopaki zgarną bonus za walkę wieczoru. No tego typu starcia się spodziewałem, może nawet bardziej mnie tutaj chłopaki zaskoczyli, że aż tak na siebie napierali, bo iskry szły non stop. Myślę, że wielu kibiców tutaj się mega zaskoczyło, że Torres był aż takim wyzwaniem, jeśli chodzi o parter. No to był nie do ruszenia, jeśli chodzi o stójkę, to był nie do ubicia. Daniela, no mega się w KSW nie docenia, na Borysa zawsze patrzy się przez pryzmat jego wcześniejszych walk. No wiadomo, że jeśli ktoś jest fanem Borysa, to zawsze będzie szukał jego zwycięstwa i nie będzie widział innej opcji. Ja mogłem spojrzeć na to zestawienie bez żadnych emocji. No i Daniel Torres jest mega twardy i jeśli idzie się z nim w bitkę, to naprawdę trzeba mieć nad nim jakąś przewagę, czy to w szybkości, czy to w zasięgu, czy to właśnie w mieszaniu stójki z parterem. I myślę, że tego zabrakło, że Borys po prostu za mocno szedł w stójkę, za mało w parter, uparł się na te ciosy, gdzie Torres w tych szalonych wymianach czuje się po prostu lepiej i ta trzecia runda to dobitnie pokazała. Choć i wcześniej takimi cepami nieraz Torres zachwiał Borysem. Walka była naprawdę mega i myślę, że tutaj nieraz będziemy jeszcze do niej wracać, bo było na co popatrzeć. No ale pamiętajmy, że Torres ze względu na tą wygraną, ale też fakt, że nie tak dawno był mistrzem kategorii 66, no może dostanie tą szansę walki z Marianem Ziółkowskim. Myślę, że to byłoby coś ciekawego, no i coś nowego w kategorii lekkiej. Natomiast Borys musi gdzieś zejść te parę oczek niżej i myślę, że walka z Donovanem byłaby mega wyzwaniem, jeśli znów chce szybko gonić za tym pasem. Natomiast zawsze można podjąć się innej walki. Jest Legierski, jest Backstrom, jest Barrio, jest też Gracjan Szadziński, więc no jest w czym wybierać, ale jeśli wracać na szczyt, to myślę, że w starciu z Donovanem to smę. Ósma walka, Marcin Różalski versus Errol Zimmerman. No niestety ta walka nie odbyła się w MMA. Myślę, że Marcin, decydując się na wybór K1, zabrał sobie możliwość zwycięstwa dzisiaj. Ja wiem, że Marcin od walki na narodowym parteru nie robił, ale to, za co mogę Marcina pochwalić, to to, że jako jeden z nielicznych stójkowiczów, których w KSW widzieliśmy, najlepiej opanował parter i to nie po kilku walkach, ale od samego początku wykazywał ogromną łatwość do nauki nowej płaszczyzny i myślę, że tego MMA mu dzisiaj zabrakło, ale też tak szczerze, to każdy z nas widział tę walkę. No i co ja mogę powiedzieć, oglądając to widowisko, miałem wrażenie, że chłopaki mają po 60 lat, miało być mordobicie, a było sanatorium. Ja wam powiem, że jestem wielkim fanem walk weteranów, ale to, co tutaj zobaczyliśmy, no to był dramat. Różal ruszał się jak wóz z węglem, miał problem z utrzymaniem się na nogach, toczył większą walkę z samym sobą niż z rywalem, który, dodajmy, o walce dowiedział się niedawno, więc był nieprzygotowany. No jak tak można, nie? Wiecie, no mnie to pachnie walką zestawioną na ostatnią chwilę i to jeszcze ma jakiś tam sens, jak jest waga lekka i chłopaki mają po 20 lat, to zawsze można jakąś fajną walkę zestawić, ale tutaj no zawodnicy muszą być przygotowani, muszą trochę tych kilogramów przepracować i okej, ja rozumiem, że ciężko było jeszcze sprowadzić rywala do Marcina, bo Różal ma swoje wymagania i ja też wiem, że Marcin miał problemy ze zdrowiem, ale jeśli porównamy Różala z walki z Barnettem, gdzie czuł się źle, do tej walki, gdzie teoretycznie wszystko było okej, no to ja bym powiedział, że Różal od tamtego czasu nie zrobił ani jednego treningu, a wstał przed chwilką sprzed telewizora.
Różal kiedyś z walki na walkę w KSW wyglądał coraz lepiej, jak zobaczycie jego formę z debiutów MMA i porównacie to do walki z Fernando, Maxunejem czy choćby do tego starcia z Barnettem, no to widać było ogromny progres, a nie regres. Ja nie mówię też tutaj, aby po takiej słabej walce od razu Marcina skreślać, no ale na pewno potrzebuje więcej czasu na przygotowania, przede wszystkim no takie fizyczne, tak? Bo nie może być sytuacji, w której ledwo stoi czy potyka się o własne nogi, no możemy rozmawiać, wiecie, o poprawieniu szybkości, o poprawieniu parteru, ale no, nie o tym, żeby ktoś faktycznie mógł realnie stanąć na swoich nogach i też się bić, tak? Więc tutaj no trzeba bardzo mocno się zastanowić, co robimy z tym dalej. Ale moim zdaniem no definitywnie nie powinno się walczyć na zasadach stójkowych, bo czy na Genesis, czy teraz, no te walki nie idą Marcinowi tak jakby chciał i to nie dlatego, że ma mega rywali, bo w MMA Zimmermana dzisiaj dałoby się porobić, tylko dlatego, że Marcin właśnie okraja sobie te możliwości walki w klinczu, obaleń, zadania kilku łokci w parterze, które sieją zniszczenie, czy właśnie tych poddań, tak? Które no Marcin potrafił wykorzystywać w swoich pojedynkach, a na tych zasadach stójkowych no już wiele Marcin no nie potrafi zdziałać, tak, bo jest bardzo mocno zniszczony tymi wszystkimi kontuzjami, walkami, jest wolniejszy, a tak jak mówię w MMA, Marcin potrafił po prostu to wszystko lepiej wykorzystać. Same też treningi myślę, że wyciągały z niego więcej. Być może właśnie też te treningi MMA kosztują go więcej. I tutaj trzeba zadać sobie pytanie, czy próbujemy wracać do tego, co się sprawdzało i Marcin faktycznie wróci do MMA, będzie potrafił jeszcze coś wygrać, czy idziemy w te walki stójkowe i będziemy oglądać tego typu walki jak dziś, no bo ja nie sądzę, że to będzie wyglądać lepiej, a ściągać coraz gorszych rywali po to, aby Marcin wygrał z dobrym nazwiskiem po słabej walce, no to też myślę, że nie to, co Różal chciałby robić, ale też nie to, co chcielibyśmy oglądać, więc ja bym na pewno chciał, aby KSW tutaj zaproponowało Marcinowi walkę w MMA, być może za pół roku, tak jak powiedział, jeśli przygotuje się stricte też parterowo, myślę, że James McSweeney to jest ta walka, która Marcinowi byłaby na rękę, no bo też jednak ze Stójkowiczem, a z zawodnikiem, który jednak go pokonał, więc myślę, że tutaj da się jeszcze coś ciekawego na pewno wyczarować. Natomiast Zimmerman rzucił rękawice w kierunku Izu Ugonocha. Myślę, że jest to ciekawa opcja, zawodnik typowo stójkowy, tym bardziej no, z takim nazwiskiem dla Izu, to bardzo ciekawa opcja, jeśli KSW zdecyduje się ją zrobić. To ja z wielką chęcią ją zobaczę, oczywiście w momencie, kiedy też Zimmerman będzie miał okazję do tego pojedynku się przygotować, a nie jak dzisiaj, że na ostatnią chwilę. Tak więc tutaj no dla mnie szkoda, że ten pojedynek nie odbył się w MMA, bo na pewno byłoby ciekawiej dla kibiców, no i myślę, że też przede wszystkim dla Marcina, który też w tym parterze mógłby poszukać zwycięstwa i myślę, że na pewno by go tam znalazł. No i walka wieczoru, Marian Ziółkowski versus Sebastian Rajewski. Po pierwszych dwóch rundach przecierałem oczy ze zdumienia. Naprawdę Raju pokazał się mega dobrze, szczególnie ten cios w drugiej rundzie, który posłał na deski Mariana. No to był cios mega widowiskowy, ale też cios, który sprawił, że Marian w końcu wziął się do roboty. No i zaczął odrabiać te straty z minuty na minutę, z rundy na rundę. Wyglądał coraz lepiej. Sebastian, no niestety coraz gorzej. I no, walka toczyła się na dystansie 5 rund, tak? A więc na dystansie mistrzowskim i tutaj Marian Ziółkowski ma w tym doświadczenie i oczywiście zadaniem Sebastiana było zaszokować świat i był bardzo blisko, ale Marian miał ten pojedynek przede wszystkim wypunktować i to zrobił i za to brawa, natomiast czy w tej walce, czy w tym pojedynku z Borysem Mańkowskim, no trochę brakuje mi nowych akcji, być może pójścia w parter, na pewno fajnie jakby Marian coś tutaj dołożył, bo zaczynają go chłopaki rozpracowywać, na horyzoncie jest też walka z Saladinem, która będzie jeszcze bardziej wymagająca, więc
Na pewno potrzeba tutaj, aby ten wachlarz umiejętności troszeczkę odświeżyć i taki wniosek jest, myślę, po tej walce, natomiast Rajewski powinien być z siebie bardzo dumny, że tak tę walkę poprowadził. Wiadomo, zabrakło troszeczkę doświadczenia, być może takiej konsekwencji, aby już od początku do końca te tempo w tym pojedynku nadawać, natomiast no, też trzeba wiedzieć, że Marian jest nauczony tego, aby te siły rozkładać, no i właśnie później narzucił te swoje tempo, które było tym tempem zwycięskim, a więc no tutaj mam nadzieję, że Rajewski też szybko do klatki KSW powróci. No i Sebastiana na pewno fajnie byłoby zestawić z Maćkiem Kozieczko. Stójkowo mogłoby się tutaj troszeczkę zadziać. Natomiast tak jak mówiłem, Szymański, Torres to są opcje, z którymi Ziłkowski mógłby powalczyć. I tak dla odświeżenia ja bym tutaj wybrał Daniela Torresa. Może też dlatego, że pokonał Mańkowskiego, który był numerem 1 w rankingu kategorii lekkiej. To chyba wszystko, co mogę na temat gali KSW 71 powiedzieć, tak więc bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, ale jestem też bardzo ciekaw tego, jak Wam podobała się ta gala. Komentarze jak zwykle do Waszej dyspozycji, a ja Was zachęcam do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam Was, Tropiciel, trzymajcie się i do usłyszenia!